Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, 31 maja, ostatni dzień maja mamy. Tak ten czas ucieka, że to jest po prostu niesamowite. 31 maj. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest nasz czas dla duszy. Dziękuję Wam kochani za to, że jesteście. Dziękuję wszystkim nowym osobom, które chcą ze mną być i tym starym, które już ze mną tak długo są i słuchają mojego gadania. Dziękuję, kochani. Dziękuję za każdy ślad, który zostawicie pod filmem, bo dzięki temu moje filmy trafiają do nowych osób. I również dziękuję za każdą obejrzaną reklamę, bo dzięki temu, że Wy obejrzycie reklamę, na moim koncie zbierają się cencik do cencika i zbiera się wynagrodzenie. No dobrze, kochani, to co? Dzisiaj to tak może o tych kompromisach. Jak to warto iść na kompromis, jak to warto czyjegoś zdania posłuchać, zobaczyć, przyjrzeć się tej danej sytuacji, widzianej z innego punktu widzenia. Jak to warto? Wczoraj opowiadałam o kompromisie, bo takie karty wyciągnęliśmy, a dzisiaj przeczytam Wam zaraz przypowieść o słoniu. Nie wiem, czy ją słyszeliście, czy nie, ale warto zwrócić uwagę na to. O, wstawaj. Jakbyś spała, to wstawaj. Czekajcie, musimy zrobić małą przerwę. Widzicie? Przygotowuję się już tutaj 10 minut i jeszcze się do końca nie przygotowałam. Ale jaja. No dobra. Myślę, że już będzie ok. No zobaczę. No dobrze, to co? Bajka. To jest przypowieść o słoniu. Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Dokładnie. Świat otaczający nas jest dokładnie taki, jaki myślimy, że jest. Więc nasze myśli, zobaczcie, znowu tutaj odgrywają ważną rolę. Zapraszam Was na moim kanale, w playlistach, jak wejdziecie, jest 21-dniowe wyzwanie na temat myśli. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Kilka osób przeszło przez to wyzwanie i wiem, że pomogło. Dostałam wczoraj w ogóle piękną wiadomość, już taką prywatną, na maila. Co się dzieje w tej chwili, jak moje wyzwanie pomogło. Wiecie, ja się bardzo mocno wzruszam, bo ja jestem normalnym człowiekiem, naprawdę normalnym, normalnym, zwykłym człowiekiem. W pracy sprzątam, w domu gotuję, dom teraz maluję. Normalnym, po prostu normalnym. Mam dzieci, mam partnera i nie męża. Nie męża, mam nie męża. Może kiedyś będzie mężem, zobaczymy, ale w każdym bądź razie normalny człowiek jestem. I wiecie, jak dostaję takie wiadomości, to jest dla mnie takie, no coś niesamowitego po prostu. Jestem normalny człowiek. Tylko gdzieś moje uczucia, moje poczucia, gdzieś zaczęłam się zastanawiać, po co to wszystko, na co to wszystko. I poszło, i tak się zadziało. Jesteście takimi samymi duszami. Dosłownie tak samo. Każdy tak samo może myśleć, każdy tak samo może, no może nie tak samo, ale każdy też może czuć więcej niż czuje w tej chwili, tylko my musimy się na to otworzyć. No dobra, to teraz o tym słoniu. I wiecie, i buddyjska przypowieść o ślepcach i słoniu. Król wezwał przed swoje oblicze kilku ślepców. Postawił przed nimi słonia, zwierzę dla nich do tej pory nieznane. Słudzy doprowadzili każdego ślepca do jednej części słoniowego ciała. Ślepcy macali część ciała słonia przed sobą, próbując wyobrazić sobie, jak on wygląda. Następnie król nakazał im opisać zwierzę. Pierwszy dotknął boku słonia, wsparł się o niego rękoma, poczuł szeroką, mocarną, szorstką masę pod palcami. Zaczął więc krzyczeć donośnie: Boże, ten zwierz mi nieznany jest całkiem bardzo podobny do twardej, olbrzymiej ściany. Drugi kieł poczuł pod ręką, wrzasnął: Oj, cóż to takiego? Już miałem kiedyś okazję dotknąć coś podobnego.
okrągły, gładki i ostry. Słoń został w końcu poznany, choć włócznią mi przypomina. Tak został zapamiętany. Trzeci wyciągnął swe dłonie i poczuł w nich wielki ciężar, który wił się w jego rękach i po jego ramionach pełzał. Więc śmiało rzekł do przyjaciół, bo jasna to była teza. Już wiem, że słoń, drodzy moi, jest podobny dość do węża. Czwarty dotknął nogi i kolan wielkiego stwora. Długo się zastanawiał, co to za dziwna kora. Ostatecznie zdecydował. Teraz już wiem to na pewno. Ten słoń całkiem przypomina potężne i silne drzewo. Piąty na słoniowe ucho natknął się, niezdarny jak słoń. Po chwili stwierdził, co czuje, badając zwierza dłonią swą. Nawet ślepiec jasno widzi i wam powie prosto w twarz, że ten słoń niesamowity wygląda jak wielki wachlarz. Na szóstego przyszła kolej. Od tyłu podszedł do zwierza. Choć bardzo zdenerwowany, bardzo długo się nie zmierzał, gdy złapał bestię za ogon, krzyknął: wiem! Uradowany. Nie ma żadnych wątpliwości. Słoń jest podobny do liny. Ślepcy zaczęli kłócić się między sobą, gdyż każdy był przekonany, iż właśnie to on opisał słonia najdokładniej. Kłócili się tak długo, intensywnie i tak intensywnie ku uciesze króla, i choć wszyscy mieli rację, wszyscy się mylili. Widzicie? I świat jest dokładnie taki, jakiego go widzimy. Jak go zobaczymy swoimi oczyma, że jest zły, to taki właśnie będzie. I wokół będzie nam wszystko udowadniało, że my mamy rację. Jak widzimy świat zły, to wszechświat nam się pokaże od tej strony. Ale jak zobaczymy to nasze życie, ten świat, że to jest kochane, że to jest dobre, to takie to będzie. Te nasze przekonania, oni jeszcze byli, zobaczcie, jak oni byli przekonani. Nie, ja mam linę, ja mam węża, ja mam wachlarz, ja trzymam drzewo. Jeżeli będziemy uważać, że mamy przyjazny i piękny świat wkoło siebie, to świat pokaże nam się od tej strony, dokładnie od tej strony, że jest piękny, że jest cudowny, że jest pełen niespodzianek, że jest pełen prezentów. Tak będzie. Historię też możemy dołączyć do tego, jak popełniamy błędy, oceniając daną sytuację, a nie wysłuchując innych ludzi na ten temat. Zobaczcie, każdy ze swojego punktu widzenia zobaczył inaczej jedno zwierzę. I tak samo jest w życiu. Każdy ze swojego punktu widzenia, patrząc na coś, na daną rzecz, na daną sytuację, widzi ją inaczej. Więc nie oceniajmy kogoś. On widzi to inaczej, on czuje to inaczej. Warto zebrać wszystkie informacje i wtedy wyciągnąć wnioski. I wtedy dojść do tego kompromisu naszego. Więc starajmy się widzieć ten świat, że jest dla nas dobry, że jest dla nas przychylny. A jutro sobie wiecie, co przeczytamy? Czy to dobrze, czy to źle? Też piękna przypowieść. Kto to wie? Czy to dobrze, czy to źle? Kto to wie? No dobra, to co karty na dzisiaj? Ciekawe, jaka karta wyjdzie, co? A propos tego świata, żeby go widzieć dobryma oczyma. Łyczek kawki, kto ma kawkę, pije kawkę, proszę. Dzisiaj mam złoty kubeczek. To chcę w złotym kubeczku kawkę. Od rana się człowiek czuje inaczej. W złotych kubkach pije kawę. Jaką kartę sobie dzisiaj weźmiemy? A weźmiemy sobie z tych kart. Tak mnie ciągnęło do Michała Archanioła. Wiecie, ręce szły do Michała Archanioła, ale coś tam gdzieś w środku. Nie. Zobaczymy, czy to był dobry wybór, czy nie. Czy to był dobry wybór, czy nie. Czy
to dobrze, czy to źle, kto to wie. I tym z tym słoniem. Dokładnie tak jest, wiecie? Jak odbieramy świat jako zły, niedobry, nieprzychylny nam, że tylko pod górę na tym świecie to nasze myślenie takie jest, no to tak jest, bo my to tak widzimy. I zobaczcie, i dlatego zapraszam do mojego wyzwania 21-dniowego. 21 dni to jest 3 tygodnie. Chodźcie, karty. I po tych 3 tygodniach można naprawdę nabrać nawykowego myślenia. Wchodzicie w playlisty i tam jest wyzwanie świadome myśli, świadoma rzeczywistość, bo to od głowy wszystko się zaczyna. Od głowy. Bo najpierw naszym odbiornikiem jest głowa, głowa to przetwarza i tak jak głowa to przetworzy, wysyła to do naszego serca. Tak jak nasze serce to sobie poprzetwarza, to wtedy takie uczucie wyda. Więc to najpierw zaczyna się wszystko tu, u góry, a później schodzi niżej i niżej i niżej. A serce jak wyda, no która z kart na dzisiaj? W przeciągu kilku miesięcy coś się wydarzy. Widzicie, może jakieś cuda u nas się wydarzą. No te miesiące u nas idą. I drugą kartę wyciągnęłam, żeby doprawić. Sytuacja się polepszy, więc idą zmiany. A zobaczymy trzecią, co tam jeszcze nam wyjdzie. Chodźcie, to kompromis. Hej, zobaczcie. No niesamowite. No to coś się zadzieje. Bardzo podobne karty. Ja muszę chyba rozjaśnić trochę tutaj u siebie. Ale te karty podobne. Tak, moi drodzy, jest mnie trochę mniej teraz. Ja Was bardzo przepraszam, jeżeli nie na czas odpisuję Wam, ale ja naprawdę nie mam siły, wiecie? To jest starość, nie radość. Już do najmłodszych ludzi też nie należę, ale po prostu widzę teraz, jak to w przeciągu kilku miesięcy coś się zadzieje. Widzicie, mamy okazję, idzie pełnia teraz. Miałam wczoraj nagrać medytację, no niestety usnęłam. Bardzo przepraszam. Zmęczenie moje było w przeciągu kilku miesięcy. W przeciągu kilku miesięcy. To, o co pytasz, wydarzy się w ciągu kilku miesięcy. Boskie wyczucie czasu musi uwzględnić również wolną wolę innych ludzi. No coś się zadzieje, zobaczcie. Zachowaj jednak wiarę w to, że kiedy wszystkie fragmenty układanki trafią na swoje miejsca, sytuacja przyniesie piękne rozwiązanie i sytuacja się polepszy. A przeczytamy sobie. A co nam szkodzi, nie? Możemy. Anioły pragną Ci uświadomić, że obecna sytuacja wydaje się być dość trudna. Musisz mieć jednak na uwadze, że wkrótce się ona poprawi. Może to zająć nieco czasu, a przed Tobą jest prawdopodobnie dość dużo pracy, ale wysiłki, jakie włożysz, będą tego warte, a wiele rzeczy ulegnie znacznej poprawie. Nie jest to moment, w którym powinieneś rezygnować z nadwątlonych przyjaźni czy niełatwych związków. Dla nich wciąż istnieje nadzieja na przyszłość. Podążaj za swoim sercem i kontynuuj pracę nad stworzeniem w przyszłości związku partnerskiego, w którym obie strony będą spełnione i szczęśliwe. No to jakiś związek. A kompromis? No a kompromis mamy. Kompromis mamy wczoraj. Tak, moi drodzy, to co? Jaki świat jest, każdy go widzi. To od nas zależy, jaki on dla nas jest. To my widzimy ten świat. Dla mnie jest przepiękny, cudowny. Codziennie rano otwieram 2 prezenty. To są moje oczy. I już czuję wdzięczność. Codziennie rano dziękuję Bogu, że mogę doświadczyć nowego dnia. Że mam tą możliwość. Codziennie rano. Kładąc nogi na ziemię, mówię sobie, ja dziękuję. I mam 2 sprawne nogi, żebym mogła chodzić. Czasami brakuje mi 3, muszę tak szybko chodzić. Ale dziękuję za to, że mam ręce. I że jestem. I że się obudziłam. Wam też to, kochani, naprawdę z całego serca polecam. Przytulam Was mocno. Życzę cudownego dnia. Magda.